prawdopodobnie, tak mi się wydaje, rubież wschodnia cmentarza, który wcześniej funkcjonował, jak sądzę, ta część cmentarza funkcjonowała przed budową kościoła na początku XVI wieku, a była komplementarna do kościołów wcześniejszych drewnianych, które tutaj były. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w momencie, kiedy na początku XVI wieku Płońsk przechodził znaczne zmiany, wiadomo, XVI wiek, złota era w dziejach Rzeczpospolitej, państwo się bogaciło, w Płońsku postanowiono zrobić cały szereg regulacji przestrzennych i prawdopodobnie w tym czasie rozszerzeniu i w ogóle ukonstytuowanie znalazła ta droga, którą szosa, no dzisiaj, ale wtedy już droga, która prowadziła w kierunku Nowego Miasta i Nasielska i Pułtuska, stąd nazwa Pułtuska. I w tym miejscu, gdzie funkcjonował cmentarz od późnego XIII wieku, potem początek wieku XVI, wchodzi zabudowa, co zaraz sobie zobaczymy. Otóż bardzo wyraźnie widać, że cmentarz, wyższe warstwy zostały zmiecione przez niwelację pod budowę budynków, które w tym czasie XVI, XVII wiek tutaj zaczęły funkcjonować. Co to znaczy? To znaczy, że wyższe pokłady tego cmentarza zostały no generalnie przemielone i na tym wyższym poziomie jest cała masa szczątków, ale nie w układzie anatomicznym, czyli naruszonych, przemielonych przez tych budowniczych, którzy w XVI wieku tutaj i później w XVII wieku zaczęli wznosić kolejne mieszczańskie domy. Natomiast poniżej no, te pochówki jednak prawie w całości się znajdują. No, jest to kłopot, bo plantując teren musisz bardzo uważać, bo nie zawsze na początku jesteś w stanie wyróżnić, czy ten grób, który jest nieco poniżej, jest definitywnie już zniszczony, czy też jest w całości. Wyznacznikiem zawsze jest czaszka, która znajduje się nieco wyżej niż pozostałe części szkieletu. No ale czaszka, jak tutaj za chwileczkę tam w narożniku będą mogli panowie zobaczyć, też to jest tak, że leżą dwie czaszki obok, przy czym jedna ma, zdaje się, tylko kontynuację w postaci kręgosłupa. Natomiast w tym miejscu, które teraz sobie oglądamy, no, fatalną rzeczą jest częściowe zacienienie. Słońce, jak zawsze powtarzam, jest wrogiem badań archeologicznych. W tym miejscu, dzień wcześniej, kiedy pracowaliśmy, była ława kamienna, której fragment jest tutaj widoczny w profilu. Była ława kamienna, która no, biegła, narożnik był tutaj, gdzie stoję, i biegła w kierunku zachodnim. I wszystko to, co jest pod nią, jest już częściowo naruszone, a częściowo zachowane. I pouczającym, że instruktywnym, jak użyjemy mądrego słowa faktem, jest pokazanie kolizji tego fundamentu z szkieletem, który jest odkryty, ale nie ma głowy, bo głowę już uciął wkop fundamentowy pod tą ławę, krótko mówiąc, no wkop pod ławę, częściowo z gruzem gotyckim zresztą. Poprzedni szkielet, który znajdował się znowu z tej strony, a który wczoraj został wyeksplorowany, był odwrotnie. Był do miednicy zachowany, ale już jego odnóża zostały naruszone przez ten wkop fundamentowy. No jest ich 11, wliczając ten, to jest chyba 11, czy tamten był 11, musiałbym zajrzeć. 11, 12, wliczając ten pochówek, który był przypadkowy, no jakiś w jakimś sensie tajemniczy, który był na rynku. Tak to wygląda. No. Te najstarsze, te niezniszczone poniżej poziomu zabudowy, która, jak mówię, zaczyna się kształtować w XVI wieku w tym rejonie, czyli wzdłuż ulicy. Rynek był już zabudowany, z zabudową miasto szło w kierunku północnym, południowym mniej, zachodnim i wschodnim.
I te najniższe pochówki zalegają na warstwie już wczesnośredniowiecznej osady, takiej, która jest tam od XI wieku, XII wiek. Tak?